Witam was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 z dodatkiem Snowfall. I co tu dużo mówić, zaczynamy. Welcome to official Mars Radio with Penna Masculine, your window to the Martian future that you Earthlings were not deemed intellectually capable enough to experience firsthand. Daniel has sent us a letter. I'll read it to you. Hello, Penem, and thank you so much for your take care, my friend. Love always. Dear Professor Lincoln, I don't know what to say. Please roll the next song. Zaczynamy. Jak może widzieliście, było intro, nie powiem wam, które nowe czy stare, ale dzisiaj jest parę rzeczy do zrobienia. Jedną z tych rzeczy będzie przebudowa tu trochę naszych dzielnic, ponieważ tak, nie wiem czy pamiętacie. Leci sobie samolot. Daj się kliknąć. Trochę osób leci. Odrzutowiec. Nie, dawaj, nie będziemy twojej nazwy zmieniać, bo tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Jest jakiś tam popyt na ludzi, ale ludzie to akurat się będą tutaj spokojnie zapełniać. Oni tutaj jakieś jeszcze na pewno mają swoje miejsca czy coś. Natomiast tak, to co mnie bardziej by interesowało, to jest zapełnienie tego miejsca dzisiaj, może byśmy zapełnili. Miejsce, w czym byśmy zapełnili ludźmi oczywiście. Tutaj trochę przemysł byśmy rozbudowali, tutaj nowy przemysł byśmy zbudowali. Jakby się udało handel, to też, bym się chętnie zastanowił, gdzie byśmy postawili nasze nowe lotnisko towarowe, właściwie to dla przemysłu, ale tego jeszcze nie ma, więc i nie będzie na razie w najbliższym czasie, więc to mniejsze z tym. I czemu tu jest korek kolejowy? To też jest dobre pytanie. Okej, chyba wiem, rozumiem jaki tu jest problem. Tu jest problem, ponieważ tutaj nie zostało to przebudowane jeszcze. No dobra, to może rzeczywiście od tego zacznijmy. Jest to prawda noc, a ja w nocy nie lubię kręcić, no cóż, musimy tym się zająć akurat jak najszybciej, czyli na przykład teraz, więc zacznijmy od tego. Coś takiego teraz dodali do City Skylines. Już dawno, bo w poprzednim dodatku, ale to miasto nie budujemy najczęściej przy nim. Mamy coś takiego magicznego jak tory jedno... nie tory jednoszynowe. Tory jednokierunkowe. I właśnie to trzeba byłoby tutaj zainwestować. Bo jak to zainwestujemy tutaj, to będzie mogło normalnie, będą mogli z tego już ludzie korzystać, te pociągi. Teraz tak. Główna sekcja pociągowa teoretycznie będzie jechać tutaj. Będzie teoretycznie. Mówię teoretycznie, no bo praktycznie to nie wiadomo jak to będzie jechać. Wiemy tylko jak będzie to teoretycznie. Ale to praktycznie to musi do tego tutaj z boku być dojazd. Więc może nie. Może nie. Może rzeczywiście będzie to jechać. Tak, tylko wtedy tu byłoby prościej. No a poczekaj, może wybórzmy na razie tą całą sekcję, która jest na górze. I zbudujmy to sobie teraz tak na luźno. Czyli na przykład, bo to musi zrobić tutaj jakiś dystans mały. I później, aha, tutaj jest taki mały węzełek. Dobra, tutaj byłoby całkiem zacnie. Tutaj byśmy sobie zrobili zjazd w dół. O, jak się włączy ten tryb, to od razu wszystko widać. I tak, tutaj są nasze tory. Nasze ciągi. A, i tu będzie jeszcze tunel. O kurczę. To nie, to jednak nie. Nie będziemy robić tego w ten sposób. Zróbmy to po prostu tak. To podłączmy, owszem, jak najprostszą metodą, czyli w ten sposób. Bo jak teraz zobaczyłem, ile to by się działo teraz, to bym... Stąd będzie podłączenie tu takie. Dobra. Stąd będzie, no, niestety będzie musiał być ostry zakręcik. Ale na takie życie. Natomiast tak, ponieważ tutaj oczywiście to się na tym nie będzie kończyć. Okej, daj tu. Gdzie to się kończy, kurde? To się rzecz kończy... Tak, bo jeszcze siatka się włączyła i to jeszcze taką dyskarię przez to. Tu się kończy, dobra. Dobra. Nie, poczekaj, bo tak, bo tutaj oczywiście się będzie wszystko też rozwalać przez inne rzeczy. Warunki pogodowe. Powiedzmy, że dojedziesz sobie tu. Zjedziesz tu sobie później w dół. Później sobie zjedziesz stąd. Tu, dobra, jest całkiem nieźle. I tak, później będzie tu. Zakrętasem tutaj i tutaj. No nie wygląda najlepiej. W
Tak, oczywiście miałem się czymkolwiek, miałem się w dzisiejszym odcinku zająć zupełnie czymkolwiek, czymś innym, no ale no sami wiecie, no, był tutaj problem. Więc skończę tylko i się już zajmujemy normalnie odcinkiem. Tak, tu sobie zrobimy ten zjazd w dół. On tu musi być. Nie, on musi być dłuższy zjazd w dół. O. Dobra. I do tego miejsca będą dojeżdżać obydwie tutaj. Czekaj. Tak, tu będzie wszystko dojeżdżać. No, powoli. I stąd z kolei będzie tutaj zjazd jeszcze w dół. Albo nie. Tu, o, tu jest dużo miejsca. Co to się cisnę? Co to jakieś środowisko jest? Czekaj. Takie myślę, że pogubiłem. Czy ja niepotrzebnie robię wszystko w jednym miejscu? O, proszę. Tak, niepotrzebnie robię wszystko w jednym miejscu. Kurde. Dobra. W takim wypadku to możemy wyburzyć. I właściwie będzie wszystko już zrobione. Tylko to trzeba zupgrade'ować do tego, żeby to wyglądało na po ludzku. Nie ma. To jest strzałka w tą stronę, to jest strzałka w tą stronę, czyli tu jest dobrze. Natomiast tutaj, jak już tutaj to jedzie w ten sposób, dobra, to już niech będzie jechać, bo tutaj nie było aż takich korków w sumie. No ale no, to będzie na pewno trochę pomoże. Dobrze, to tak, przejdźmy, może zacznijmy od tej pierwszej dzielnicy. Jeszcze przy dzielnicy handlowej też dzisiaj się pociąg, dzisiaj trochę pociągami się będziemy kręcić. Zajmiemy. Tak, zacznijmy sobie tak może. Żeby tak, tutaj są te helikoptery, tu ogólnie jest jakiś. Tak, te helikoptery ktoś nie wiadomo jak postawił w ogóle. Gorzej się nie dało, że powiem. Stąd będzie jechać zwykła, prosta droga. Jeszcze źle? Kurde. No ma to jeszcze jedną kratkę, bo ja tutaj marnuję forsa, a jestem na takim sobie plusie. Tak, bo chyba podatkami trochę pokręciłem, żeby ludzie się chcieli budować w tym mieście, ale tak czy się. Mają się budować, a ja będę dostawać krocie. I tego też bym nie chciał. No a nie, tutaj jest tak bardzo mały ruch, że mogę nawet rzeczywiście tę rowerową drogę puścić im tutaj. Wiadomo, że teraz będzie tutaj więcej tego wszystkiego, tych wszystkich ludzi, ale tak czy się. Dobra, no i tak, wy tu się budujecie. Tu jest całkiem nieźle. Dalej, kolejna droga powinna iść tutaj. I tutaj nie przejedziesz, ponieważ mamy ten budynek magiczny. Ale możemy w takim wypadku zrobić coś takiego. Tutaj nie możemy tego podłączyć chyba. Chcielibyśmy to stąd zrobić wyjazd. W sumie to nie jest aż takie złe. No okej, to zrobimy sobie to tak i tak, dobra. To nie mam gdzie skrzyżowania, nie ma skrzyżowania. Swoją drogą, w niektórych miejscach są światła na skrzyżowaniach. I to bardzo tak irytujących miejscach. Czekaj, tu były światła, tak, to widziałem. Tutaj całe rondo jest do przebudowania, ale to w przyszłości, nawet może dzisiaj. Możemy się nawet dzisiaj trochę tym zająć. Natomiast tutaj jest parę trochę innych rzeczy jeszcze pokręcenia w tym mieście. Tak, bo tutaj jest wszystko. Swoją drogą w naszym mieście, tym podstawowym, czyli tym z Green Cities, mamy trochę problem, ponieważ wszyscy ludzie się wprowadzają z niewiadomych dla mnie przyczyn. Ale to nie tutaj, więc nie będę się tym teraz zajmować. O, ten park tu idealnie wejdzie, świetnie. I przy okazji możemy zejść do niego jeszcze ścieżki. Ścieżki, 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 proszę bardzo. Edukacją popracujemy i nad tym wszystkim będą wszyscy przeszczęśliwi. No a teraz tak, stąd będzie jechać ta droga jeszcze. Jest to już gorzej, tej drogi nie mogę się podłączyć. Dobra, daj to stąd. To podjedź dotąd. Dobra, świetnie. Stąd puść tą drogę. No w sumie niech już będzie tutaj to połączenie. Ciach, ciach, ciach. Okej. Stąd będziesz mieć tą drogę tak tu dotąd. I teraz tak, stąd robimy tak, robimy tak, robimy tak i aha, nie wejdzie to tutaj. No dobra, w takim wypadku trzeba to zrobić inaczej. W takim wypadku to rzeczywiście trzeba zrobić inaczej. Czekaj, włącz siatkę. Tutaj, stąd jedziesz dotąd, stąd robisz krętą, kręta to była ta i to jest ta droga, którą chciałem tutaj puścić. Co ty masz za problem, kurde? No. No, wybórz w takim wypadku tą drogę, jak mam jakiś problem i będzie problem z głową. Dobra, tutaj się pięknie to zrobiło, świetnie. Tak, tu sobie zrobimy nawet podłączenie. No, czemu by nie tak właściwie?
A to połączenie tutaj z tą drogą główną nawet może być. Dobra. I tak tu koniecznie sobie zrobimy właśnie tą taką większą. Dokładnie to tą trzeba będzie wyburzyć drogę. Już ktoś widzę, że już tutaj... Ktoś już nawet zaczął nią jeździć, ale nie. Ona tutaj trochę się zmieni, jej położenie, ponieważ tak. Przez tą dzielnicę będzie się chciała jeździć Bambaj. Linię Bambajową, która na pewno będzie chciała jechać, już mamy oczywiście. Tylko ona jeszcze o tym nie wie, że tutaj chce jeździć, ale ona tutaj będzie chce jeździć, więc będzie jeździć. Tutaj się zrobiło teraz światło, tak, zrobiło się światło oczywiście. I wracając do meritum, czyli do naszych trasy tramwajowej, ona będzie jechać sobie stąd. Później tu prosto. Prosto, tutaj. Tutaj prosto i tak. Tutaj też będziesz jechać prosto i później mamy szpital na wprost, co jest lekkim utrudnieniem, jeżeli chodzi o naszą budowę. Poczekaj, pokaż jak tutaj jesteśmy z tramwajami. Dokładnie. Teoretycznie... Mogę puścić inaczej tę linię. Tak, bo tutaj nie wiem czy pamiętacie, a nie, on tutaj ma jakieś takie sensowniejsze. A, są, mogę tak podejrzeć linię, o to bardzo fajnie. Ona ma tutaj jakiś taki... tą już uliczkę. No to teoretycznie możemy po prostu stąd zlikwidować te tramwaje. A mogę się... A nie, trochę tych ludzi tutaj jest. Trochę tych ludzi tutaj jednak jest. No dobra, ale no... Tak, jak tędy byśmy się puścili, to też by nie było jakoś źle. Tym bardziej, że tutaj to już zawraca wszystko, więc... Ewentualnie możemy w sumie zrobić stąd nową linię, która będzie sobie tutaj jechać trochę po ukosie. Tylko nie wiem zbytnio gdzie by to miało aż taki większy sens, jakbyśmy teraz puszczali tu jakąś nową linię. Tym bardziej, że akurat co to do nowych linii tutaj nie powinniśmy puszczać w tym mieście już, bo już jest tego bardzo dużo. Chociaż czekaj, tutaj jest druga linia. Tak, tutaj jest ten nasz nowy przemysł ma się budować. No dobra, to może mieć i tutaj się zawracało. Dobra, to w tym sensie, a nie, bo to mamy się połączyć tutaj. Dobra, tu będzie tak czy siak jakoś możemy to puścić. Czyli, wracając do meritum, wróć do mapy z tym, z tramwajami, poczekaj, o to dokładnie, nie, to. Tramwaj sobie przejedzie tutaj górą. I tak. Nie no, to już jest lekka przesada. Teraz się zastanowiłem, czy można po prostu to podłączyć ze sobą tą linię z tym. I by jechał tu i by był po prostu taką pętelkę. Nie no, już chyba bez przesady. Tak, bez przesady. Po prostu tutaj przejedziesz tędy. Tutaj, tu skręcisz, tu. I tu sobie zrobisz kółeczko dookoła tej pętli. Dookoła tych tramwajów. Albo tu po prostu widzisz kawałek dalej jeszcze w tą dzielnicę i tu sobie zrobisz gdzieś kółeczko, tak? No, dokładnie. Tu akurat widzę, że nawet jest takie w miarę miejsce, gdzie by dało się zrobić. O, dokładnie, proszę bardzo. Okej, tutaj zrobiliśmy jedno, to tu by się przydało zrobić drugie. Czy teraz tutaj nie wejdziesz już? Tak właśnie widzę. A nie, czekaj, zapisywanie, dobra. Dobra, poczekaj, sprawdźmy teraz. Nie, wróć tutaj. Tak zbytnio, to ty nie chcesz tutaj się zrobić dobrze. Dobra, nawet może jak zrobimy to w ten sposób, to będzie całkiem nieźle. Tylko, że tu będzie po prostu tornie używane, no ale no cóż, takie szybkie, krzywe. To było dziwne. Czemu tutaj ta droga była taka krzywa? Dobra. I tutaj będzie sobie już się tam rozjeżdżać, to już to zaraz tym się zajmę. Poczekaj, zanim to i owo, to tutaj musicie się budować, jak się budowaliście, żeby teraz mi tutaj połowa budynków nie zniknęła w tejże dzielnicy. Dobra, tak, to już zrobiliśmy. Teraz tak, tutaj. Tu nie może zjeżdżać w dół. Tutaj. I tutaj. Dobra. No i teraz tak, ty tu masz zły kierunek, zły. Dobra, no i teraz jest już dobrze. Teraz dalej, będziesz jechać sobie tędy. No niestety zamiast tutaj naszej tej drogi rowerowej będzie tutaj to jechać, no cóż, takie życie. I tutaj będzie, tu będzie się trochę więcej działo, ponieważ tak, ta droga będzie jechać tu sobie prosto, jak jechała. Natomiast nasze bambaje będą jechać tak, żeby jak najmniej oczywiście zwaniały
i żeby jak najmniej tej dzielnicy też w sumie przeszkadzały. Znaczy, no tutaj daliśmy, że to jest dzielnica tamta. Ta. Nie, to tu będzie inna dzielnica w ogóle. Tak, tu sobie zrobimy nową dzielnicę teraz. No, bo tu miała być ta dzielnica przemysłowa, ale ostatecznie wejdzie nam ta dzielnica. No bo po prostu tutaj stwierdziłem, że bez przesady z tym przemysłem. Przemysłu to my jeszcze mamy dosyć dużo miejsc i możemy wstawić. A taką fajniejszą dzielnicę, no to... To już nam tutaj, tak. Tutaj sobie to skręci. I tutaj to sobie wjedzie, dobra, tutaj jest takie nieźle. Teraz tutaj ulepsz tą drogę. Dobra, wyłącz światła, bo tu się ich multum porobiło. Dobra, tutaj nie ma, świetnie. Tak, i to chyba tak właściwie tyle. Tak, tutaj z takim lekkim zygzakiem. I tutaj jeszcze później wjeżdżasz. Ogólnie całkiem nieźle. Dobra, edukacja. Edukacja, niech wam tutaj się przyda. Świetnie. Dobra, tak, postawmy tutaj może w tych drzewkach taką szkołę podstawową. Proszę bardzo, może nam się spodobać. I szkołę średnią. Tutaj. Tutaj, czekaj, tu by jakoś to ładnie poszło. Tutaj wejdź, proszę bardzo. Dobra, no i tak, czy tutaj jest jakiś... Tak, bo tu wiem, z tego co wiem, tu były biura. Dokładnie. No, tutaj. Tak, to możemy wyrzucić tutaj biura stąd, z tych dwóch kratek. I ogólnie jest już naprawdę całkiem nieźle. A, bo tutaj jest jeszcze jakiś handel. No i tak, ten handel tutaj jak był, tak niech będzie. Tu dotąd. A tu będzie po prostu taka mała sekcja jeszcze biur. O, dokładnie. Wyrzuć to i dorzućmy tutaj jakiś park albo monument w sumie. Tak, bo trochę tych nowych monumentów się pojawiło w naszym mieście. Znaczy, no po aktualizacji, a ja ich tutaj niekoniecznie wstawiałem. Jak na przykład taki oto piękny teatr. Dobra, no i dajmy, aby się tutaj mogli ludzie budować, bo to jest przecież najważniejsze tutaj w tejże dzielnicy. Aby tutaj mogli się ludzie budować, proszę bardzo. Budujcie się tutaj dowoli, naprawdę, w skwer Węglin. Tak to mniej więcej nazwę tutaj wyskoczyło. Jak macie pomysł na nazwę, to możecie napisać w komentarzach. Wątpię w to, ale jakby coś już mówię, tak zawsze mówię. I stąd będzie jechać sobie nasza linia. Ona tu będzie sobie jechać stąd i tu później gdzieś tam będzie jechać. No dobra, to na razie tutaj ją sobie puścimy póki co, jak mamy pomysł. Czyli odtąd, tak, dobra, mniej więcej stąd będziesz jechać sobie, tutaj ci dałem przystanek, żeby nie było też za blisko. Ludzie się mało cieszą, no to dlatego, że tutaj mają dużo komunikacji po prostu. Może. Ta, no tu oni mają metro jeszcze, no to właśnie. W sumie tutaj... Nie, tu jest trochę już przyblisko te przystanki. Dalej, tu damy ci kolejny. Później dojedziesz tutaj sobie. Później będziesz mieć tu przystanek i teraz tak. Póki co, taki mam pomysł, póki co. To będzie się tutaj zawracać, ale w przyszłości będzie jechać tędy i tutaj będzie robić jakąś pętelkę w tym przemyśle. Chyba, żebyśmy tutaj już się jakoś przebili. No nie, może na razie nie. Tak, może póki co nie. Dobra, no to dajmy sobie tu przystanek, tak jak tutaj jest ten jeden przystanek, tych wszystkie, niech się już zawracają. Sobie z powrotem, jak to sobie ta linia jechała. Z tym, że teraz będziemy przystanek jeszcze tutaj na samym wjeździe. Tak, bo tutaj jest trochę krótsza ta dzielnica. I później tutaj. I tu dojedziesz do końca później. Tak, i teraz pomyślałem, że jakie tutaj nowe budynki możemy wstawiać. No możemy na pewno postawić im, żeby im się tutaj bardziej podobało. Basen publiczny. Bo to na pewno im się spodoba. Samego widzę, że parę budynków się już poustawiało. Ale dobra, edukację macie, fire macie, mniej więcej ci nie mają fire'a. A to ciekawe, bo akurat co jak co, to oni potrzebują fire'a. Dobra, no i ogólnie macie tam jakąś już komunikację, więc powinniście póki co nie marudzić. Możemy trochę przyspieszyć sobie ten w sumie czas, bo strasznie to wolno płynie czas. Tak, i w sumie to my tutaj jesteśmy już zrobieni z tą dzielnicą i z tym, że tutaj częścią. 20 minut odcinka minęło i zbytnio się dużo nie zmieniło. Tak, tutaj wy sobie płyniecie. Tutaj nie, tutaj sobie jeździcie, tu sobie płyniecie. Tutaj jest ta nasza dzielnica leśnicza teraz.
Tak pamiętam, że tu jakieś ścieki są. O, a tego to nie pamiętałem o tym, że tutaj ściek postawiliśmy. Tak. A, no i byśmy postawili tutaj ten kolektor, aby nam to trochę... no wiecie, żeby tutaj aż tak dużo tego nie szło. Zobaczymy, czy jak postawimy dwa, to czy to cokolwiek tutaj zmieni. No, tutaj jest jakiś problem z cmentarzami. Taki leciutki, ale jednak. O, ten! Jakiego fikołka tu sobie zrobił, żeby to idealnie odśnieżyć? Takich ludzi to ja lubię. Dobra, swojego, jak tam cmentarz. Okej, okay, nie najlepiej. Podwyższmy, żeby to było na maksa, ale trzeba tutaj rzeczywiście przygrywać. Tak, i teraz tak, tutaj jak jest tam dzielnica? Dzielnica, o, tutaj się zakręca. Mamy jedną jednostkę tutaj właśnie tą. I tu będzie ten nasz handel. Jak on był, tak był. Znaczy to nasza właściwie to tu wypoczynek. Stąd tutaj będzie się to ciągnąć jeszcze. I teraz tym się zajmiemy trochę. Trochę tą dzielnicą się tutaj zajmiemy, bo tutaj się tym mało zajmowałem ostatnio. Poczekaj, wyłącz siatkę. I teraz będziemy mogli sobie tutaj poustawiać to idealnie pode mnie. O, dokładnie. Tutaj wiem dokładnie, że ta dzielnica została trochę to do góry poszło, ale tak czy siak. No i tak, tu się to całkiem dobrze dzieje. Jakby tutaj w ogóle, tak, bo tego to bardzo dużo ludzi idzie. I teraz tak, to co byśmy tu zrobili koniecznie teraz, to jest to, abym dokładnie zobaczył dokąd, bo tak, bo tutaj mamy jeden dworzec. Czekaj. Chyba coś ja tu w nim zepsułem. On powinien przyjmować pociągi zewnętrzne, bo do niego żadna linia nie jeździ. Tak, dokładnie. I on tu później ma tunel. O, jest, dokładnie, teraz mi się przypomniał. Ja mam tu zbić im metro. Oż ty, dobre. Dobra, zapomniałem o tym. Znaczy, no nie dobrze, że zapomniałem, ale dobra, za tym się teraz zajmę. Ale zanim jeszcze to, to jest tutaj właśnie ta nasza linia kolejowa, której też tu trochę zapomniałem. Puścimy ją sobie inną trasą, bo tak, bo póki co ona tutaj sobie jedzie tędy, tutaj jest tunel. I ona tutaj trochę podzieliła te dzielnice. Czekam, tutaj ma być jeszcze park, ale park to będziemy sobie robić kiedy indziej. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. I tak, tutaj właśnie trochę zostały podzielone te wszystkie dzielnice. Tutaj tak, wy w ogóle tu nie macie swojej dzielnicy. Ale tutaj, poczekaj, nie, to nie to. Tu wam stworzymy dzielnicę własną, tu będziecie mieli obok tych torów. Do torów tak właściwie. O, dokładnie. I tak, zaczniemy sobie od tego, że jak jakiś będzie nowy popyt na handel, to oni tutaj będą od razu mogli tutaj walić, bo tutaj to właśnie o to mi chodziło, żeby oni tu się budowali od razu, jak będą mogli. Dobra, proszę bardzo, jak będzie popyt, wątpię w to na razie, to będziecie mogli tutaj iść. Aby był popyt, możemy zrobić coś takiego, ale nie wiem, czy to pomoże dużo. Bardziej forse mi zetnie, niż pomoże pewnie, ale no tak czy siak niech będzie. I teraz tak, wróćmy do tego. Musimy was tutaj przerzucić trochę. Dobra, zbudujmy najpierw ten most i później się zajmiemy resztą tej całej akcji mojej. Teraz tak, daj tutaj to. Poczekaj. Powiedzmy, że jeżeli zrobimy to sobie w takiej wysokości i to będzie droga prosta, o, ma być całkiem zacnie. Teraz tak, bardzo byłoby fajnie, powiem tak skromnie powiedziawszy, aby to... Czekaj. Aby to szło tędy. O. Dobra, nie, tutaj nie. Będziesz dojeżdżać dotąd, świetnie. I teraz stąd będziesz jechać tu dotąd. Dobra, wyłącz linie pomocnicze, bo nie pomagają. Plus jeszcze to jakby głębokie dno i w ogóle już nie pomagasz. Czekaj, wyłącz jeszcze to. W ogóle wszystko wyłącz najlepiej. O, i teraz możemy się zacząć bawić. Nie mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, ale dobra. Teraz mi się przypomniał. Dobra, tutaj, nie. Bardzo bym się tutaj słupa. Chciałem ten dymek zniknąć, żeby zniknął ćwierkacz, ale ćwierkacza nic nie uciszy. No i tutaj będziesz już sobie, albo w sumie możemy cię puścić górą. Tak, w sumie czemu by nie? Chociaż jakbyśmy ciebie puścili tutaj też w sumie pod tym,
bez przesady oczywiście. To też byłoby nawet w sumie całkiem zacne. No tak, zróbmy najpierw, żebyś dojechał sobie dotąd. I teraz tak, tutaj będzie trochę roller coaster, co zrobimy. Ponieważ tutaj dosyć wysoko jest ta cała dzielnica zawieszona. Czy całe tutaj te węzły wszystkie. Czy tutaj, jak wejdziemy sobie jeden do góry, wejdzie. Świetnie. Stąd. I od razu wszystko, co możesz zrobić. To poczekaj, jeszcze raz. Zrób stąd. Tutaj do góry. Byłoby to weszło, weszło, wejdzie. Świetnie. Zrób tutaj pauzę, bo musimy to wyburzyć. Stąd, poczekaj. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. A, bo to jest za nisko, dlatego nie chcę tutaj dojść. Ładnie. Okej, dobra. Dobra, to jeżeli będziesz szedł iść w ten sposób, to poczekaj, to jeszcze inaczej. Tutaj w dół. Nie ma, to jest zbyt skromne zbocze. Dobra, tutaj w miarę dojedziesz. Stąd, poczekaj, tutaj do góry. Do góry tu przyjeżdżasz. Ja nie mogę, no. Ja nie mogę, ta współpraca. Google Mapsa. Nie, no oczywiście, że teraz żartuję, ale ta współpraca to jest tak z Google Mapsem. Zabij się człowieku, po prostu zabij. Tak. Tutaj. Tak, dokładnie, zabij się. Trzeba byłoby zrobić sobie taki magiczny przelot nad tym całym. Poczekaj, zróbmy to. Dokładnie, w ten sposób. Dalej, tutaj. Tutaj ten zygzak, to już go zostawimy. Już do niego nie mam teraz siły. I tu później do góry, tak. Czyli teraz tak, to trzeba wyburzyć. Tutaj niepotrzebnie pokręciliśmy tutaj z tym wyburzaniem, ale dobra. Autostradę dajmy tutaj, żeby się załadowało najlepiej. To wybórz. To też. I trzeba zrobić dojazd stąd tu. Do tąd. O, dokładnie. Dojeżdżasz tutaj. I tutaj stąd, poczekaj, stąd będziesz dojeżdżać tutaj. Tutaj jest to tak trochę dziwnie zrobione, ale grunt, że dojeżdża i wszyscy się cieszą. I jeszcze oczywiście drutaj tutaj podłączmy. No ale możemy włączyć play. No i te pociągi tutaj jak będą jeździć, to będzie ciekawe. I tutaj tak, powiem, że się to zawiesi, nie zawiesiło się, świetnie. Bardzo good, good, very good, powiem tak. Cieszę się naprawdę ze współpracy z Cityscanners. I tutaj będziesz mieć już podłączenia. Dobra, to tak, tutaj jest zrobione mniej więcej. Teraz tak, stąd. No tam już jesteśmy obok, więc tak właściwie to. Na razie tam mogę nie kręcić już. Tutaj w dół. Dobra, tutaj w dół będzie jechać. Stąd tutaj dojedziesz, poczekaj. Czekaj. Zapisywanie gry. Zapisywanie gry, no kurczę. Rzecz, nie mogłeś. Nie mogłeś chwilę później, co nie? Ty nie mogłeś poczekać. No ma, to zanim ty już to zapisywanie gry mnie trochę zdenerwowało. Tu weź to wyrównaj. Dobra, nie. Tutaj, dobra, tutaj te środowisko trochę się rozjeżdżają i tam się kręcą pomiędzy sobą, ale ogólnie nie powinno być aż tak źle. Dobra. I teraz tak, weź tutaj to, wejdź w to. Teraz wejdę po prostu z siebie i będzie tyle. I będzie heja. Okej, tutaj też nie. Dobra, tu, no, w końcu. Rzeczywiście mogę normalnie zacząć się tutaj kręcić. Czy tutaj też zaraz? Nie, tutaj też oczywiście nie. Ale tutaj akurat to miało nie wchodzić w siebie. Tak, tu miało to przejeżdżać po prostu bokiem. Dobra. To tak, tutaj jest całkiem dobrze. Dalej. Nie no, to miało być bliżej siebie, halo. Halo, gra. O, dokładnie, teraz jest dobrze. Okej, no i zrób to jest. Tutaj. Ty, wejdź tu, żeś, kurczę, nie. Nawet nie próbuj się z tym podłączyć. Ty, kur. Na banie to spróbuj dalej. I tu weź się teraz podłącz. Dobra. Tutaj się podłącz, tutaj się podłącz. Świetnie, dobra, całkiem nieźle wygląda. Tutaj się łączy i teraz tak, z kolei stąd.
będzie jechać sobie na ten pociąg. Poczekaj, bo tutaj jeszcze trzeba byłoby wyrównać teren. Swanego, która jest godzina? 30 minuta, dobra, nie, to już kończymy. Przyspieszamy. Muszę zdążyć na to. Chciałem po prostu chcę coś obejrzeć, a jak zawsze zajęłem się pociągami, tytorami i tak dalej. Jak zawsze wychodzi to wybórz. Teraz zrób tutaj podłączenie do tego. I tutaj się podłącz z tym, dobra, świetnie. To wybórz. Tutaj dalej tą dzielnicą się będziemy zajmować już w kolejnym odcinku. Bo dzisiaj no to tutaj widzicie sami. Tylko wyburzymy to, ale po prostu mi się bardzo nie podobało, jak tutaj był ten taki samotny ten mostek. Słony tutaj też nie mogą zbudowywać reszty dzielnicy trochę przez to. I teraz tak, tutaj to wyburzamy. Tu wybórz. I teraz tak, stąd będzie tutaj jedno podłączenie z tym. Stąd będzie drugie połączenie z tym. I stąd, okej. Będzie czy nie będzie? Będziesz mieć podłączenie. O, w taki magiczny sposób, świetnie, dobra, to teraz powinno być już play i powinniście pociągi normalnie tutaj jeździć, tak jak wam powiedziałem. Tak, tą drogę trzeba będzie na pewno wyburzyć. I tu się będziecie powoli mogli na razie kręcić. O, jak widzicie, powoli jakieś budynki nawet się pojawiły tutaj. To jest bardzo dobry znak. I ostatnią rzecz, którą chciałem od dawna zrobić, ale oczywiście o tym dzisiaj zapomniałem, to jest oczywiście ta linia metra pod spodem. Póki co, tunel kończy się tutaj. I tak, poczekaj. Tutaj jest jakiś tunel. Czy to jest tak? To chyba jest najbliższa stacja metra z koło tego węzła tutaj. Przesiadkowego z tramwajami. Dobra, to postawimy sobie tutaj stację. Wiem, wiecie. Kolejną stację sobie postawimy. No cóż, takie życie obok tego naszego. Ja tu bardzo nie chciałem stawiać tej stacji, ale. Ale tak wyszło, że będzie tutaj w końcu. Zresztą no. To dobrze mówić. Tu im się na pewno ta stacja przyda. Metra. Tutaj akurat tym dzielnicą się. Czyli mało zajmowaliśmy, ponieważ już twierdzę, że powoli, że tutaj skończyliśmy tutaj te bulwary. I stąd już sobie wjedziesz w tutaj tą całą sekcję, tą metra. Tak, tutaj nawet pojedziesz sobie tu dojedziesz. Z tym, że tu ty będziesz jeszcze zjeżdżać w dół. Tak, aby tutaj on zjechał w dół, to będzie musiał teraz tutaj powoli go spuszczać. Dokładnie. Okej. No, tu było coś, dobra, mamy to. I teraz tak, stąd. Czy tutaj weszło to przecież przed chwilą? Tutaj dalej idzie, a tutaj. O, było. Widziałem, nie oszukasz mnie, dobra, weszło. I teraz tak, gdzie by tu dojechać, kurczę? Tu mamy jakąś stację metra, ale ona tak. Są dwie stacje metra. To lepiej. To podłączmy do tej stacji metra w sumie. No co, ja tu będę się kręcić. No, dotąd zrób dojazd. Teraz tu trzeba będzie zrobić wyjazd. O, dobra, czekaj. Tutaj, do góry. Świetnie. Tutaj. I tutaj trzeba się podłączyć. Okej, wybórz to. Stąd zrób tutaj zakręt. I tutaj też się nie podłączysz. Dobra, to jeszcze raz. Stąd zrób dojazd dotąd. I teraz tak. Byłoby dobrze, aby stąd ta linia pojechała tak, jakbym chciał. Czyli, proszę, jedziesz sobie tutaj. I tutaj to się dobrze puściło. Poczekaj. Jasne, że się niedobrze puściło. Okej, może teraz. Dobra, tak też nie najlepiej weszło. A to w ogóle już zepsułem, ale dobra, nieważne. Czekaj, może stąd. O, stąd dobrze idziesz. No i to chciałem usłyszeć. Dobra, jedziesz sobie stąd do tej stacji metra. Później jedziesz sobie tutaj właśnie przez tą stację metra. Tędy. Czekaj, czy ja tego nie podłączyłem w koniec końców? Nie podłączyłem. Tu nawet tej stacji nie podłączyłem. Jarzysz ty, kurczę, nie mogę. No ma, jedziesz później tu. I dojeżdżasz. Nie, tu nie będziesz dojeżdżać, bo tutaj była już konkurencja zbyt dużo dla naszej innej komunikacji. Mówię oczywiście o kolei jednoszynowej. No,
tu jeszcze jest ten problem, że tutaj jest to, dobra, to teraz tak, tutaj w dół, tutaj dojedziesz dotąd i tutaj powinieneś łączyć, świetnie, dobra, teraz tak, czy by mi się tutaj udało złapać tą linię, świetnie, udało się, jedziesz dotąd, tutaj ci mogą być też zbytnio niezadowoleni, nie, tam jakieś były buźki zadowolone. Świetnie, i teraz tak, musisz jakoś dojechać. Tak, tu będzie to trudno, bo tu musisz przejechać najlepiej pod tym wszystkim i prosto dojechać do tej stacji meta. Dobra, tutaj ładnie zjedziesz. I teraz tak, dawaj stąd. I stąd wejdziesz sobie dotąd. Czekaj. Czekaj, bo tutaj widzę, że jest duży ruch. O, jak przejdziesz górą, to tutaj przejdziesz przez tą linię. Tu jest jakaś kolejna, ja nie mogę, jaki tu jest ruch. I pod ziemią, i nad ziemią, i wszystkiego tutaj jest po prostu pełno. Dobra, ale tak czy siak, jesteśmy bardzo blisko końca, więc lecimy stąd. Później prosta linia jedzie tutaj. To mi się na pewno spodoba, ponieważ to jest bardzo piękny dojazd. Później dojeżdżasz tutaj. Tutaj idziesz przez tą stację, tą stację, tutaj stację. Czekaj, tutaj była jakaś stacja? Tu jest nawet stacja. Czyli tu z tych stacji. Tutaj tą stację i przejeżdżasz dalej z powrotem tutaj. Dobra. Miejmy nadzieję, że tutaj to całkiem zacnie, tutaj będziesz dojeżdżać. Natomiast, aby ci pomóc, zrobimy. Tak, to jest po prostu dojazd. O, dokładnie, świetnie. Czekaj, wejdziesz, dojeżdżasz. Dobrze, mam nadzieję, że ci się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić po górę. Jeżeli jesteście nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj się zajęliśmy tą dzielnicą i się pięknie wypełniła. Dobra, pozostawiam was z standardowym timelapsem. Nagram go później, ale wy go macie już teraz. Cześć!